Czym jest gra końcowa Narcyza? Koniec gry Narcyza polega zazwyczaj na zdobyciu kontroli, bogactwa, podziwu i władzy. Narcyz może stosować taktykę strachu lub manipulację, aby dostać to, czego chciał. I często nie będzie chciał przyjąć odpowiedzialności za swoje czyny, za swoje wykroczenia. Gra końcowa dla kogoś z NPD może się różnić w zależności od osoby. Jednak większość osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości dąży do uzyskania jakiejś przewagi nad członkami kręgu społecznego lub środowiska. Mogą to zrobić na przykład grając w gry umysłowe w związkach, w których oczekują pełnej lojalności od wszystkich zaangażowanych stron, jednocześnie odmawiając jakiegokolwiek poziomu odpowiedzialności. Lub mogą angażować się w oszustwa lub manipulacje finansowe, które mają na celu tylko pożytek dla nich, pozostawiając daleko w tyle bezbronne, niewinne osoby. Bardzo często pewną prawidłowością wśród narcyzów jest to, że po uzyskaniu tego, czego szukali, czy to pieniędzy, publicznego uznania, pozycji, nudzą się dość szybko i jak najszybciej przechodzą do czegoś innego, ponieważ takie zyski, obecne zyski są niegodne ich skupienia. Chyba że dostępne są dalsze korzyści dla zdobycia większej władzy i jeszcze większej kontroli nad innymi. Innymi słowy, ta cecha w połączeniu z brakiem wyrzutów sumienia oznacza, że osoby NPD mają niepohamowaną tendencję do poszukiwania dalszej gratyfikacji poprzez wykorzystywanie ludzi wokół nich. Co sprawia, że ofiary narcystycznej przemocy bardzo często czują się więźniami w jednostronnym związku z powodu niezrównoważonej dynamiki władzy stworzonej przez narcystyczną osobę.